Cześć załoga, z tej strony i to zapraszam was do kolejnego odcinka Kariery Przebudowy. Tym razem jesteśmy w Lyonie, gdzie spróbujemy odzyskać blask tej właśnie drużynie. Mam nadzieję, że dzieciaki zaczną właśnie wyglądać zdecydowanie lepiej pod naszymi rządami, choć to może być bardzo trudne, bo oczywiście postaram się kupować bardzo dobrych zawodników, ale także podchodzić do tego bardzo realistycznie, dlatego jak przyjdzie dobra oferta, wynegocjujemy dobre pieniądze, no to sprzedamy swoje gwiazdy, bo tak niestety działa Lyon i dlatego my także będziemy opierać się na tej filozofii, żeby promować młodych zawodników i sprzedawać ich jak za największą kwotę. Aktualnie możecie zauważyć, że nasz budżet transferowy wynosi 31 milionów, więc całkiem dużo. Będziemy grać ustawieniem 4-3-2-1 z tego powodu, że wykorzystujemy wtedy pełny potencjał naszej drużyny, a tutaj możecie zauważyć trzech naszych skautów, którzy właśnie pojechali do Algierii, Kamerunu czy do Francji szukać młodych talentów. Na początek potrzebowałem bardziej defensywnego zawodnika, dlatego zakupiliśmy właśnie tego mężczyznę, który będzie naprawdę dla nas bardzo ważnym. Samet, 22-letni piłkarz, 5-letni kontrakt za 10 około milionów, więc jest naprawdę bardzo dobrze. Oczywiście ma problemy w tempie, w podaniach, ale w defensywie, fizyczności jest bardzo dobry. Tutaj musimy go naprawić, tu musimy go wyszkolić, ale wydaje mi się, że z biegiem miesięcy będzie coraz lepszym piłkarzem. Także tutaj potrzebowaliśmy lepszego SPO z tego powodu, że jednak chciałbym wykorzystywać pełny potencjał. No i tutaj 7 milionów plus oddanie mojego lewego obrońcy zapasowego, więc wydaje mi się, że tutaj będzie naprawdę dobry deal. Troszkę z problem z tempem, z tego powodu, że nie ma powyżej 80, ale i tak jest całkiem spoko. Dostałem wymagania, żeby sprowadzić dwóch zagranicznych zawodników. Zrobiłem to, a i tak nie zaliczyło mi się. Dlatego było to dziwne, szczerze mówiąc, i być może nie zrozumiałem, być może trzeba było spoza ligi po prostu kupować i wtedy by wykryło właśnie jako zawodników, którzy są za granicą. My zaczęliśmy sezon ok, wygraliśmy 4-1 z Toulouse'ą na przykład, gdzie nasz defensywny pomocnik naprawdę świetnie się spisał i strzelił dwie bramki. Później wygraliśmy kolejne spotkanie 3-2 i naprawdę ta formacja oraz nasz styl gry, który opiera się na szybkim przerzuceniu piłki do ataku, a później jak się nie uda skontrować właśnie przeciwnika, spokojnie kontrolować przebieg spotkania. Hej, poczekaj chwilę, ponieważ w tym momencie chcę zwrócić waszą czujność do tego, żebyście zostawili reakcję pod tym filmem, dlatego dobijcie do 300 łapek w górę, a już jutro pojawi się nowy film, ale także napisz w komentarzu odeszli, a będę ci naprawdę wdzięczny. A teraz miłego oglądania. Aktualnie zajmujemy drugie miejsce i tutaj niestety wynegocjowałem świetną ofertę za Lacazette'a, za 31-latka. Dali mi za działacze Realu Madryt bardzo duże pieniądze, dlatego postanowiłem, że musimy uzupełnić tę pozycję. Nie będzie to zawodnik tak dobry, ponieważ ten zawodnik ma overall 75, ale wydaje mi się, że może być dobrym uzupełnieniem. Może to być zawodnik, który się jeszcze rozwinąć. Ma 24 lata, 5-letni kontrakt. Jak nie uda mu się przebić do pierwszej jedenastki w moim ustawieniu, to postaram się go wypożyczyć, bo widzę w nim duży potencjał, zwłaszcza, że jest silny, zwłaszcza, że jest bardzo wysoki, a ja potrzebuję takiego napastnika, żeby ta układanka dobrze wyglądała. A Dembele pokazuje, że chce być pierwszym wyborem w ataku, że chce pokazać naprawdę wielkie umiejętności i wrócić jak najlepsze tory w swoim życiu, żeby to wszystko dobrze wyglądało. Tutaj przegraliśmy z PSG 4-3, wybitne spotkanie, ale niestety nie udało się przechylić na naszą korzyść oczywiście tego wyniku. Lyon tutaj wygrywa na koniec tego miesiąca. Miesiąc dosyć taki przeciętny. 2 zwycięstwa, 2 porażki sprawiło, że spadliśmy na 4. miejsce, mając 8 spotkań, więc tutaj jeszcze ta strata do Lille na przykład może się powiększyć. No i październik będzie bardzo ważny, ponieważ gramy z Lille oraz Marsylią, czyli z takimi rywalami, z którymi musimy rywalizować o top 4 w tym sezonie. Tu możecie zauważyć, że wygrałem 3-0, później przegrałem 2-0. Co sprawiło troszkę złe nastroje w drużynie. Tutaj na szczęście z Marsylią dosyć spokojny wynik, gdzie wygraliśmy 3-0 po dobrym meczu i także z Lille wygraliśmy 1-0. No szczerze mówiąc byliśmy zdominowani totalnie, ale udało się tą jedną kontrę przeprowadzić w tym spotkaniu, żeby właśnie zwyciężyć. No i zajmujemy cały czas 4. miejsce. Naszym celem jest awans do Ligi Mistrzów, czyli zakwalifikowanie się do nich, więc pierwsza czwórka będzie optymalna. Oczywiście będziemy starać się zwyciężyć także Puchar Francji, a tu możecie zauważyć, że Auxerre z nami przegrało 3-2, następnie wygraliśmy 1-0 z bardzo ciężkim przeciwnikiem, bardzo niewygodnym przeciwnikiem, no ale także wygraliśmy, można troszkę powiedzieć, że z polską drużyną 4-1, tutaj Lyon 3-1 wygrywa po bardzo dobrym meczu, gdzie zdominowaliśmy przeciwnika, szkoda tej bramki straconej w końcowym etapie spotkania, a tutaj możecie zauważyć, że miesiąc bardzo udany i dzięki temu skoczyliśmy na 3. miejsce. PSG zaczyna
powoli odrabiać straty i wygląda to zdecydowanie lepiej. I tutaj w grudniu naprawdę ciężkie spotkania z tego powodu, że Strasbourg jest naprawdę dobrym rywalem, ale nie dla nas z tego powodu, że wygraliśmy 3-0, z Monaco także wygraliśmy 1-0. Dopiero w 88 minucie padła decydująca bramka, a tu możecie zauważyć, że z Montpellier wygraliśmy 2-0. 10 strzałów dla nas, więc to jest bardzo dobry rezultat. No i tu możecie zauważyć, że ten miesiąc był bardzo udany. No już nie mogę się doczekać okienka transferowego w styczniu, bo tam niestety dosyć dużo transferów może być lub nie może być, z tego powodu, że naszym jakby warunkiem tego sezonu jest danie wpływu klubowego 30 milionów, co sprawia, że niestety nie możemy za bardzo kupować zawodników, jesteśmy ograniczeni przez zarząd. Tutaj świetny w ogóle sezon naszego środkowego pomocnika, niesamowicie wykorzystałem jego potencjał, no i wydaje mi się, że naprawdę idziemy w dobrym kierunku, idziemy w kierunku takim, żebyśmy mogli właśnie zdobyć miejsce w top 4 tej ligi. A tutaj Aouar niestety odchodzi do Juventusu za bardzo dużą kwotę pieniężną jak dla nas, ale to jest kwota, która niestety nie zostanie wykorzystana, żebyśmy mogli kogokolwiek kupić, ponieważ zadania są ważniejsze, żeby utrzymać właśnie pracę. Od zarządu dostaliśmy takie właśnie momenty w tym sezonie, gdzie musimy po prostu zacisnąć zęby i po prostu działać na własną korzyść. Na szczęście wygraliśmy z PSG, wygraliśmy po raz kolejny z drużyną, z którą powinniśmy wygrać, ponieważ to jest drużyna z dołu tabeli. Wygraliśmy także z Nantes 4-1, więc bardzo dobry wynik. No i tu możecie zauważyć, że ten miesiąc naprawdę był bardzo udany. Oczywiście początek był słaby, ale wygrane z PSG naprawdę sprawia, że te morale w zespole są bardzo duże. Tutaj możecie zauważyć 52 punkty, 56 lidera aktualnie w naszej kwadrze, więc cały czas jest szansa, że awansujemy na pierwsze miejsce. No i cały czas jesteśmy w walce o mistrzostwo, co jest dla mnie bardzo ważne, choć tam walczą praktycznie 4 zespoły. Tutaj w pucharze, który bardzo mnie interesuje, bo bardzo chciałbym go wygrać, wygraliśmy 3-1. Tutaj niestety Standard nas pokonało 2-1. Niestety, choć grali w dziesiątkę, okazali się lepszą drużyną. Tutaj możecie zauważyć, że wygraliśmy 2-1. Zdominowaliśmy totalnie przeciwnika. Później 2-0, także mecz wygrany z Lorient, więc także bardzo fajny, przyjazny wynik. No i znowu wygraliśmy w pucharze, tym razem 2-1, gdzie na szczęście obyło się bez jakiejś dramaturgii, choć bramka padła w ostatnich minutach, to jednak później kontrolowaliśmy spokojnie już to widowisko. Aktualnie jesteśmy na trzecim miejscu, Marsylia idzie dumnie po mistrzostwo Francji, zobaczymy, czy im się to uda, a my w marcu mamy 3 ciężkie spotkania, z tego powodu, że jest AS Monaco, Montpellier oraz Nicea i zaczynamy od remisu 2-2, jak możecie zauważyć, 7 strzałów po naszej stronie, a jednak nie udało się zwyciężyć. Tutaj remis Montpellier, więc nie do końca tak zadziałał ten miesiąc, jak się spodziewałem, no i z AS Monaco 2-1, możecie zauważyć, no i w tym momencie naprawdę jest bardzo duży problem, z tego powodu, że zajmujemy 4 miejsce. Oczywiście AS Monaco ma tyle samo punktów, ale boję się, że niestety potencjał ludzki będzie zbyt mały, żebyśmy mogli awansować na wyższy poziom, zwłaszcza, że sprzedaliśmy dosyć dwóch ważnych zawodników w tym sezonie. Dembele tutaj nas wyratował, wygraliśmy 2-1, później z Lille 1-1, więc całkiem dobry wynik, ale my oczekujemy zwycięstw takimi jak z Marsylią 4-0. Wpisaliśmy się fenomenalnie, ale z Lens niestety już przegraliśmy 2-1, więc ta forma jest bardzo chimeryczna. Gramy trochę tak jak roller coaster, leci w górę, w dół, w górę, w dół i tak wygląda ten sezon. Patrząc na to, że kolejny sezon może być trudniejszy, to naprawdę w tym sezonie troszkę chciałem zdobyć to mistrzostwo, ale niestety zaczyna nam się wyrywać jakakolwiek walka, zwłaszcza, że to już jest 13 punktów i PSG przeskoczyło Marsylię. Jak fatalną musiała mieć końcówkę Marsylia, że dało im to dopiero drugie miejsce, a być może spadną nawet na trzecie. A tu możecie zauważyć, że ten miesiąc zaczynamy od zwycięstwa 3-0, później 4-0, więc świetnie to się wszystko dla nas zaczyna. Weszliśmy na bardzo wysoki poziom, później w pucharze znowu wygraliśmy 3-1, więc jesteśmy w wielkim finale Pucharu Francji, na którym mi bardzo zależał od początku właśnie tego odcinka. Tutaj 1-1 na koniec z Toulouse. No i miejmy nadzieję, że zwyciężymy puchar, że damy radę, że odniesiemy sukces. Po 38 kolejce, czyli po zakończeniu tego sezonu, zajmujemy 4 miejsce, 26 zwycięstw, 5 remisów, 7 porażek i naprawdę dobry sezon, bardzo solidny, na bardzo wysokim poziomie. Niestety przez braki kadrowe, niektóre niedociągnięcia oraz stawianie na młodość, żeby ona się rozwijała, sprawiło to wszystko, że niestety w niektórych spotkaniach dostawaliśmy po prostu dosyć przykre wyniki dla nas, ale na szczęście dotarliśmy do finału pucharu, gdzie rozpoczęliśmy bardzo dobrze, ponieważ to listo strzelił na 1-0, później na 2-0, więc być może już ten mecz jest wygrany.
wygrane. I tak się wydarzyło. 10 sytuacji, 10 strzałów po naszej stronie. No i możemy świętować właśnie zwycięstwo w pucharze, więc mamy pierwsze swoje trofeum na naszym koncie. Tu możecie zobaczyć, że nasz najlepszy zawodnik strzelił 23 bramki, miał 14 asyst, więc kapitalna ilość właśnie w kanadyjskiej klasyfikacji. No i tu możecie także zauważyć, że nasz środkowy pomocnik także się świetnie rozwija i boję się, że już za rok go nie będziemy mieć, zwłaszcza, że Malagusto jeszcze odchodzi, więc to jest dosyć przykre. A jak chcesz zobaczyć kolejny odcinek lub który cię zainteresuje, tutaj kliknij w tym momencie.